Jeżeli na wieść o nowej wersji Cudownych Lat pomyśleliście sobie, to najlepsza wiadomość w historii wszechświata, oto ranking dla Was. Przed Wami 5 seriali z mojego dzieciństwa, które chętnie zobaczyłbym na ekranie jeszcze raz. Albo i nie. Zgaduję po jednej nutce. Hannibal, Bie i Barakus, Buźka i Mardok ruszają na kolejną misję. W dzisiejszym świecie na pewno mieliby z kim walczyć, przed kim uciekać i komu pomagać. Szalona akcja, zabójcze one-linery i zupełnie nowa obsada. O ile Hannibala zagrałby The Rock, to mogłoby się udać. I nawet nie zaczynajcie z kinowym remake'iem sprzed paru lat. Kinowy remake nie istnieje. Nigdy go nie było, nigdy go nie będzie. Przenosimy się w lata 90., a kwartet zamieniamy na duet. Agencja detektywistyczna Nicka Slotera i Sylwii Gerard zasługuje na reaktywację, a Żart Tropików na kolejną szansę. W tym świecie słońce nie zachodzi, drinki z palemką nigdy się nie kończą, a doba trwa 48 godzin. To również kolejny serial, do którego z oczywistych względów pasuje The Rock. Nic na to nie poradzę. Jeszcze gorętszy Żart Tropików byłby podręcznikową definicją eskapizmu. Jeżeli kojarzycie tego pana, American Psycho było dla Was tylko odtwórczym sequelem. Jim Profit to morderczy yuppie z workiem kompleksów i charyzmą, którą można by obdzielić całe Wall Street. W nieco zapomnianym serialu Profit robił to, do czego został stworzony. Knuł, spiskował i wbijał noże w plecy. Czasem dosłownie, a czasem w przenośni. Był tak hardkorowy, że pomimo swojego bogactwa spał w kartonie. Joaquinie Phoenixie wybiła godzina. Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Tej familii nie trzeba tego dwa razy powtarzać. I w myśl z zasady dlaczego nie, może warto byłoby podnieść kamerę na sitcomową świętość. Choć na przeszkodzie stanęłyby tak zwane dzisiejsze czasy, szalona i niepoprawna opowieść o współczesnej rodzinie byłaby niezłą odtrutką na komediową mizerię. Pytanie tylko, kto zmieściłby się w buty patriarchy szacownego rodu, jego rozrzutnej żony i niewydarzonych dzieci. Wpisujcie w komentarzach swoje typy. A renegade. Mocny i męski numer jeden. Zobaczcie tylko te krynice testosteronu. Oto Lorenzo Lamas. Oto renegat. Odkładając żarty na bok, świat potrzebuje renegata. A renegat potrzebuje Bobiego Sixkillera, seksownej Cheyenne i swojego motoru. Oczami wyobraźni widzę grindhouse'owy raj. Seks, przemoc, muzykę country i nowego boga zniszczenia. Dajcie znać w skali od 10 do 10, jak bardzo potrzebujecie tego oraz innych serialowych rebootów.